Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudy Podglądają. Słuchajcie, jest taki czołg w tej grze, którego, co do którego ja mam takie dziwne przeświadczenie, że chyba nigdy albo prawie nigdy nie widziałem gracza, który by miał statystyki lepsze niż chyba taki naciągany pomarańcz. I generalnie no po prostu ludzie, którzy nim grają, to najczęściej bardzo szybko grę kończą. Tym czołgiem jest Aufklärung Panther. Drugą rzeczą właśnie dotyczącą w sumie graczy na tym czołgu jest właśnie ta rzecz, o której mówiłem, czyli przeważnie są to gracze bardzo słabi. Nie wiem, z czego wynika, przynajmniej z moich obserwacji, fenomen tego czołgu i tego, że jest wybierany często przez bardzo słabych graczy, ale ogólnie najczęściej jest tak, że jeśli coś się nie nadaje i dużo osób używać tego nie potrafi, to na pewno nie może przeszkadzać temu, który taką rzecz może albo nie jest świadom tego, że tak nie należy robić, albo jest tak dobry, że jednak po prostu wierzy w swoje siły, więc takim osobom, jak Gothic 24 z pierwszego DPA przeszkadzać nie należy, bo on właśnie pokaże naprawdę bardzo fajną bitwę, przy której ja się szczerze mówiąc dobrze ubawiłem. Pierwszy strzał WZ-kę 131, udany niebieski gracz, 12 Monk Easy, czyli dobrze go tutaj szybko spacyfikować. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to próba sidescrapu przy kamieniu tym Aufklärung Pantherem. Ja stwierdziłem, że to po prostu to jest żart robić tym czołgiem lekkim cokolwiek innego niż jakaś bardzo szybka próba ucieczki, bo po prostu no nie da się tym czołgiem zdingować, przecież to jest po prostu papier i w ogóle jakiś dramat. Bardzo udany strzał w KW1 i zaczyna się robić trudna sytuacja, bowiem zobaczcie, pierwszy strzał i rykoszet od KW1. To był pierwszy ciekawy strzał w ogóle, że udało się zdingować KW1. Tam jeszcze się kręcił w okolice MX-12T i jeszcze miał tutaj Gothic chrapkę na wklejenie jednej pestki w tego WZ-a, ale już musiał salwować się ucieczką, bowiem robiło się nieciekawie. Ogólnie to tak, ten czołg na zwykłym działku ma penetrację 157, czyli nawet powiedzmy nieźle, ale 135 uszkodzeń na siódmym tierze to jest, no szczerze mówiąc, lekko słabo. I teraz zobaczcie, teraz tutaj wjeżdża sobie AMX i wymiana cios za cios. AMX oczywiście wszystko będzie tutaj wklejał, w ogóle bez żadnego problemu, nawet w ogóle obracając lufę, to on te pestki swoje wciska. Kolejny, zobaczcie, wyjazd w ogóle bokiem wieży, kolejny udany strzał, po prostu no ja nie wiem, jakim cudem w ogóle ten strzał pierwszy od KW1 on zdingował. Jeszcze mu się udaje kolejną pestkę wkleić, dopiero teraz, zobaczcie, wszystkie strzały po prostu, tutaj było 5 na 5, chociaż, nie, przepraszam, jeden był krytyczny, nie, chyba tak, chyba 5 na 5 strzał weszło, generalnie po prostu pozbawił go 677 punktów zdrowia i w tym momencie Gothic ledwo minęły 3 minuty bitwy, niecałe nawet, a już ma tylko 273 punkty HP i zobaczcie, teraz będzie bardzo ładny manewr do KW1. KW1 ogólnie nie ogarnia sytuacji, domincio, bardzo ładny strzał w gąskę, czołg zawisa bez możliwości ruchu lufą w dół, pierwsza pestka wklejona w dolną płytę, druga pestka i domincio idzie do garażu. Ja teraz sobie pomyślałem, idę jeszcze zobaczyć, teraz wyjeżdża ten WZ, piękny pierwszy strzał, bardzo ładny, od razu podpalony, niestety złapany na traku i teraz WZ nie trafia, kolejny strzał, chyba po tym zapaleniu się musiał szkodzić magazyn amunicyjny, bowiem dość długo przeładował i niesamowite szczęście, bo wydaje mi się, że tuż na chwilę przed strzałem właśnie tego WZ-a Gothic przeładował i zobaczcie, 54 punkty zdrowia, 3,5 minuty i w tym momencie można powiedzieć, no to jest po prostu potwierdzenie, kolejne jakby dowód na to, no że po prostu tym czołgiem się nie da grać, no po prostu nie ma szans, żeby coś zrobić. Okej, naklepał 1842 damage'u, super, no po prostu już dla mnie to jest fioletem. 54 punkty HP, 9 wrogów, 3 kile na koncie, no naprawdę to jest wynik już moim zdaniem absolutnie bardzo satysfakcjonujący i taki, który powinien nawet w tym momencie Gothica napawać dumą i uznaniem dla samego siebie. Ale oczywiście to nie jest koniec, jeszcze nie wszystko się wydarzyło, jeszcze sporo przed nami. Ogólnie tutaj też zauważyliście pewnie, że Gothic nie ma żarówki, zaświecił Hellcata, Hellcat zapewne zaświecił jego ze swoim koszmarnie dużym violengem, no i nagle się okazuje, że Hellcat obraca lufę, celuje w naszą stronę i niespodzianka przyjeżdża tutaj z odsieczą KW1S. Też pomidorek,
mający na koncie 1000 bitew raptem, więc no tutaj może jeszcze coś z niego będzie. Bardzo dobry ruch, złoto załadowane, strzał w kółko napędowe, świetne tutaj zachowanie. Dzięki temu na te kilkanaście sekund może odsapnąć. Kolejna chyba próba sidescrapu. No i teraz tak naprawdę, co byście teraz zrobili? Z lewej strony Hellcat, z prawej strony gdzieś tam się kulał KW1. Hellcat tutaj gdzieś ostatnio był widziany, na szczęście nie trafia, więc można mu pestkę wrzucić za kołnierz i dobity na te 95 punktów HP. No i pozostaje pytanie za 100 punktów, gdzie jest KW1S? On tutaj mógł spokojnie przyjąć hit. I nawet jako gracz świeży też zwrócił uwagę, jeszcze gdzieś tam między budynkami próbuje wcisnąć pestkę w tygrysa drugiego, co mu się udaje. Tygrys gdzieś tam pozbawiony tych 146 HP, pewnie nawet nie wie skąd w ogóle, w taką po prostu mysią dziurę i teraz jest KW1 i patrzcie na to, wyjeżdża i kolejny ding! Kolejny ding! KW1 ze swoją rurą po prostu wyjeżdża i dinguje od przedniej płyty Leoparda, no a my zaczynamy po prostu, zobaczcie, taniec, połamaniec, bardzo ładnie, KW1 w ogóle nie wie co się dzieje, dostaje z przodu, z tyłu, kręci kadłubem, kręci lufą, ale nie nadąża z tematem i wykończony zdingowanie KW1, już się udało KW1 zwykłego zdingować, KW1S się udało zdingować i uwierzcie mi, to jeszcze nie jest koniec. Ja naprawdę brechtałem, jak zobaczyłem tę sytuację. Tutaj się jeszcze gdzieś tam IS zdążył pojawić, więc można też w niego troszkę postrzelać. Niestety on teraz się schował za domkiem. Zagrożony jest nasz Tygrys P, ale on tam mniej więcej ogarnia ten Juki 33, chociaż ktoś tam wcześniej pisał, że zaraportujcie tego gościa, bo jest botem, więc... No właśnie, nie wiadomo, może stoi cały czas w bazie i się nie rusza, tak by to też mogło wyglądać, ale na szczęście Hellcat sobie poradził, dobrą miejscówkę strategiczną zajął, tak jest. Zobaczcie, ten Tygrys P stoi w bazie nieruchomo, 12-10, ta bitwa wyciągana naprawdę, jeden stoi na kapie awkujący, Aufklärung Panthera tutaj szalejąca po środku mapy, 5 kili na koncie, 3 czołgi do wykończenia. Gdzieś tam sobie stoi GW Panthera wyświecona, ale niedobita i po drugiej stronie, po prawej stronie od Gotika 24 jest AT-7 i Tygrys II. Tygrys II o fikuśnym niku jak Tiger 1942. I teraz zobaczcie, pojawia się GW Pantherka, w ogóle nieświadoma w swojej sytuacji, ładnie wklejona pestka. W tym momencie, a czy już od dłuższego czasu, Gothic strzela z Golda, który, o czym nie powiedziałem, ma penetrację 221, więc już całkiem niezłe, chociaż ten demet jest śmieszny. I zobaczcie, Tygrys dostaje w dupkę, a czy nie w dupkę, w bok, pierwszą pestkę, obraca lufę i my teraz uważamy, druga pestka, poleciał strzał i kolejny zdingowany. Trzy dingi na czołgu, który jest zrobiony z karton gipsu po prostu i kawałków gazety. Luf, jak nawet czytałem, jeden czołg niesamowicie śmieszy również dlatego, że on jest jakiś po prostu strasznie nieproporcjonalny. Tygrys drugi wygląda, wiadomo, po królewsku, tak? To jest tygrys ten bengalski, królewski czołg, no duma tutaj, no, niemieckich sił zbrojnych, więc ma odpowiednią majestatyczną sylwetkę, odpowiednio dużą wieżę, a po prostu ta Aufklärung Panthera jest tak śmieszna, nawet teraz zobaczcie, zrobię pauzę, ona ma tak śmiesznie małą wieżę, jak poczytałem, to podobno wynikało to z tego, że miał być to czołg o wysokiej manewrowności i miało mu ta mała wieża miała mu pomagać w lesie, po prostu, żeby on mógł w lesie gdzieś tam się przemieszczać bez na przykład możliwości uszkodzenia lufy. I ostatnia pestka, na szczęście udało się wkleić, 7 kill, zabrakło odrobiny szczęścia, żeby tego tygrysa dokończyć, byłby 8 kill, przy okazji wtedy medal Pula, przepraszam, nie Pula, Radley Walters, a my przechodzimy do podsumowania. Jak się przekonaliście teraz, wszystkim można dingować, nawet najlżejszym i śmiesznie wyglądającym czołgiem. Zobaczcie, za taką bitwę odznaka mistrzowska, as pancerny, Spartanin, no ja rozumiem oczywiście medal Spartanina, przeżyć trafienie bądź, a czyli trafienie niepenetrujące bądź rykoszet od wrogiego czołgu, gdy nasz pojazd ma 10 albo mniej procent zdrowia. Okej, na MTK-u, czyli na czołgu średnim zdarza się, na czołgach ciężkich w sumie standard, na TD-kach z potężnym frontem też, ale na Aufklärung, Panzer, Panther przeżyć to jest naprawdę coś niesamowitego. Trzy rykoszety, jeden lepszy od drugiego, przepraszam.
KW-1, KW-1S, Tygrys II, dingujący od frontu tego tej pchełki, to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego. A zwróćcie uwagę, od AMX-a 12T wszystko wchodziło od frontu, łupał jak chciał i się niczym nie przejmował. Rypy zatytułowany, ogromne szczęście, do tego jeszcze zobaczcie tutaj nieuwzględniony w tych odznakach sharpshooter, czyli strzelec wyborowy, tak, jeśli dobrze pamiętam, ten medal. I zwróćcie uwagę, 3805 punktów uszkodzeń na tak małym czołgu, z tak w sumie słabym działkiem, to jest naprawdę koszmarnie wysoki wynik. Bardzo dobrą bitwę zrobił też, to jest w sumie ciekawe, tutaj Hellcat, mimo że tylko 2000 damage'u, to 1039 punktów doświadczenia i jeszcze medal Halonena, co było tutaj też, zwrócił też uwagę KW-1, w sumie 0 damage'u, Tygrys, o czym mówiłem, awkujący, także no... On tylko się przysłużył tym, że 62 punkty po spocie zrobił, ale 1620 punktów doświadczenia to jest naprawdę bardzo, bardzo duży wynik. 35 oddanych strzałów, 33 z penetracją, 33 trafione, 32 z penetracją, co już jest naprawdę świetnym wynikiem i świadczy o najwyższych umiejętnościach naszego bohatera. No, takim czołgiem na tych tierach tylko raz się pomylić z penetracją, wszystko wchodziło, naprawdę super, super wynik. 9 przyjętych strzałów, 3 odbicia, coś fantastycznego, 870 punktów potencjalnie zablokowanych przez pancerz, to jest praktycznie całe drugie zdrowie tego czołgu, udało mu się zdingować, dwaj przeciwnicy wyświeceni, 9 uszkodzonych, 7 zniszczonych, 2,5 km ponad przejechane, 2430 punktów doświadczenia z premką, do tego jeszcze jakiś bonus za misję i wyszło na to, że za taką walkę Gothic 24 dostał 3037 punktów expa, do tego jeszcze po autouzupełnianiu złotej amunicji jest sporo na minusie, także za taką walkę minus 17 tysięcy. Ale mimo wszystko uważam, że naprawdę było bardzo, bardzo warto, bo no, Gothic przynajmniej tą walką udowodnił mi, że można oczywiście przy dużej dozie szczęścia, ale można zrobić naprawdę świetny wynik, nawet tym śmieszącym mnie osobiście czołgiem. Ja Wam bardzo jak zwykle dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!